Witamy Was w kolejnym odcinku Tunit. W tym programie zaprezentujemy Wam samochód, który jest idealnym przykładem tego, że nie potrzeba zbyt długiej czy pokaźnej liczby modyfikacji, aby zrobić naprawdę gruby projekt. Audi A6 wąskiego to samochód, który z pewnością pozamiata na scenie tuningowej w Polsce w sezonie 2014. Zobaczcie, jak prezentuje się to auto. Yeah, what's up, Jay Lee? Nigga, what's crackin'? What you doin'? What's going on? What's happening? Nowadays, I be pimpin' the mackin', selling crackin'. Nigga, you still rappin'? What up, is? I hang with the hardest motherfuckers. I got rhymes by the buckets, make you niggas wanna suck it. I'm the epitome of God gifted. When I busted my first rap, the whole planet shifted. Your mind to the next best hemisphere. Next level shift, so you best to just step in here. Check my gear. I got flavor, mad hip hop. I'm confronting the roughest neighborhood and I get shot. I black out. When niggas start hating shit, run over your crew like the New England Patriots. We're the craziest, but I'm also the laziest. Never turn on the TV, so I don't know who Jay-Z is. What happened to rap? In the 2-0 era, where they are getting worse, see I'm only getting better. Niggas too old, Jay Young and pressure. I put them under pressure, professor, test ya. What happened? Dope D.O.D. became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat and we the winners. Wicked with the lyrics in a minute. You're diminished. I hear people say back in the day he wasn't like this. Is he stuck in a cycle of drugs, sex and violence? Reflects on your iris, gingivitis erupts through the gums of plenty of biters. Excalibur weaponry wielder, do you dare to step into the deadliest field of hardcore hip hop? We laugh at your idols. Fuck your advice, I walk the path of the psycho. I kill MCs regardless of which rhyme I drop. On top of the corpses we climb to the top. Who's next to flop, cause he thought he was heavy. The last one retired when I tore through his belly. The cyborgs are ready to reboot the system. People go listen. A lot seem to have vanished. They ask me, what happened? Why do I act funny? I stay brain dead like I got bitten by a rat monkey. Every day I hear the same fucking BS. The same old song, you just don't progress. You won't confess that you all fame obsessed. I've seen it all, and I'm far from impressed. I get a lot of criticism, you can be my guest. This hip hop shit just got repossessed. Peeps don't wanna see us have any success. It's time for these rookies to go hit the bench press. You're not the guy I used to know, it's all about the rate of flow. He's even got a golden globe, what a way to go. This prick didn't even greet me at the show. Thinks he makes like he's Vincent Van Gogh, but no, I turn from amateur to pro. I put in work daily, you just don't know. No, you just don't know, you just don't know, you just don't know. What happened? Dope D.O.D. became the illest. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? You face defeat and we the winners. Wicked with the lyrics in a minute, you're diminished. Witam gwiazdę dzisiejszego programu. Cześć. W końcu udało nam się spotkać. Auto skończone. Szkoda, że tak późno, bo pod koniec sezonu 2013 dopiero wyjechało na R-Ride'zie. No ale efekt, jak widać, za nami niezły. Gratuluję. Podoba się. Bardzo się podoba. Jak najbardziej. Skąd pomysł w ogóle na zrobienie takiego taksówkarskiego samochodu tak naprawdę? W takim dobrym stylu i ze smakiem, jak w Twoim przypadku. Mogę powiedzieć, że to jest moje już czwarte Audi. I powiedziałem, że praktycznie inna marka nie wchodzi w rachubę. Czemu A6? No wcześniej jeździłem A4 w kombi, lecz mogę powiedzieć, że była zbyt mała jak na mnie. Przyjechałem się A6 i powiedziałem, że na chwilę obecną to jest to, co mnie satysfakcjonuje. Ale w przypadku Twojego samochodu powiem szczerze, że idealnie sprawdza się zasada. Nie trzeba zbyt wielu modyfikacji, o tym już wspomniałem na początku odcinka. Wystarczy naprawdę dobra gleba, genialne koło, dobre nagłośnienie w środku i mamy wszystko, co tak naprawdę do szczęścia potrzeba i efekt końcowy naprawdę gruby.
No dokładnie, zgodzę się w 100% z tym. Będą jeszcze delikatne modyfikacje, ale nie na tyle drastyczne, żeby nie wiadomo jak to auto zmienić. Odnośnie modyfikacji, które już tutaj przeprowadziłeś, silnik, 3-litrowy TDI Quattro. 3-litrowy TDI Quattro, zmieniona mapa. Czyli w serii ile to było mocy? W serii jest 233 konie. Tu po zmienionej mapie, tak szczerze, nie hamowałem go, więc za bardzo nie mogę się ograniczyć, jaka jest ilość koni. Dodatkowo jest zrobiony pełny przelot. Fajnie to autko mruczy, naprawdę, po odpaleniu. Co do silnika, to muszę powiedzieć, że jest na razie tyle. Jest w planach drobne rzeczy, ale na razie nie będę tego zdradzał. Odnośnie dalej jest zawieszenie. To z początku, praktycznie cały sezon przejeździłem na zawieszeniu gwintowanym. Lecz i tak było nisko. Było nisko, ale brakowało mi czegoś. Od jakiegoś pół sezonu zacząłem myśleć już konkretnie o rajdzie. No bo nie ukrywam, że napatrzyłem się troszkę na scenie tutaj polskiej, zagranicznej. Coraz więcej mamy tego na scenie właśnie. Już jednak Airride zaczyna przodować przy dobrych, grubych projektach, trzeba przyznać. Dokładnie, no tym bardziej ja powiem tak, no niektórzy mówią, że Airride to nie jest to, co gwint. No to typowy plusy i minusy tak. Tego, nie ma co oszukiwać, nie? Mnie troszkę denerwowało to, że co chwilę gdzieś się zahaczało. No i po prostu no, szkoda było auta. Dokładnie. Dlatego zdecydowałem na typowy Airride. Dlaczego zdecydowałeś się na zmianę koloru? Bo tutaj mamy całe auto pokryte plastidipem. Nie podobał ci się ten wcześniejszy kremowy kolor suwkarski? Nie no, żartuję, granatowy pod spodem. Fabryka wypuściła to w granacie. Stricte szczerze mi ten kolor za bardzo nie podchodził. Mało rozwojowy, można powiedzieć. No mało rozwojowy, no ale jak coś ci się nie podoba, to nie chcesz tego widzieć. Dokładnie. Dzięki uprzejmości paru ludzi, których się poznało, pokazali parę rzeczy ciekawych, no i doszliśmy do wniosku, że będziemy kłaść plastidipa. No ale mieliśmy tutaj, powiedzmy szczerze, no między innymi za moją sprawą on się pojawił na tym aucie, mieliśmy tutaj trochę przebojów z kolorem. Na początku to auto kolor, było w mysim takim. Pierwszy papieru. Kolor był naprawdę nietrafiony. Tak. Wyglądał typowo w podkładzie, ale ten kolor mogę powiedzieć, że zobaczymy co będzie na przyszły rok, ale jeśli się nic nie zmieni, przy tym kolorze na pewno pozostanę, bo jest strzał w dziesiątkę. Więc tak, w tym samochodzie mamy modyfikację delikatną silnika, mamy zmianę koloru za pomocą plastidipu, mamy zawieszenie Airride, tak. No i mamy też dobre nagłośnienie, czyli to jest w zasadzie no, kolejny element, który umila jazdę, tak? Tak, no zabudowa Car Audio, na przyszły sezon szykuje coś naprawdę ciekawego, typowo. Dokładasz kilogramów mat pewnie do środka. Kilogramów mat, ale też chcę zrobić z tego auto demonstracyjne. Więc tak mówię, wszystko czas pokażę, ale mam nadzieję, że będzie po mojej myśli. No i podszedłeś do tematu bardzo dobrze. No kupiłeś fajnie wyposażoną serię, bo tu jest pakiet S-Line. Więc dokładnie. W zasadzie wszystko, czego było potrzeba w tym samochodzie już było to od początku. Natomiast dołożyłeś takie smaczki i zrobiłeś to w naprawdę dobrym kierunku i mam nadzieję, też wrócę do tego, co mówiłem na początku, że to auto w sezonie 2014 na polskiej scenie naprawdę zgarnie kilka pucharków. Wierzę w to. Jeśli uda Ci się zrealizować wszystkie plany, to naprawdę będzie fajnie i pewnie jeszcze lepiej niż teraz. Mam nadzieję i będę się tego trzymał. Arku, dzięki za wizytę w programie i spotkamy się, mam nadzieję, na niejednym zlocie w sezonie 2014. Również dziękuję. Miejmy nadzieję, że zaprezentowane w dzisiejszym programie Audi stanie się poniekąd inspiracją dla Was podczas długich, zimowych wieczorów spędzanych w garażu wraz ze swoimi samochodami. Zapraszamy Was do przesyłania zdjęć do nas na nasz fanpage. Pokazujcie nam, co robicie w zimie, jak przerabiacie swoje samochody, jak przygotowujecie je do sezonu. Czekamy. facebook.com/tuningtv. Do zobaczenia w następnym odcinku.